jak mieszkałem na Wawelu, tam była taka gospodyni proboszcza wawelskiego, która jak chciała powiedzieć o kimś, to jest bardzo taki już godny litości, to mówiła bidny bidok. Nie? Nie wystarczy powiedzieć bidok, tylko bidny bidok. No. I to jest dokładnie to samo, co tu. Że to, jak Jezus ją traktuje, nie, to stwarza szansę, że ona się zmieni. Idź, więcej nie grzesz. Nie ma twojego grzechu. Dlaczego go nie ma? Co zrobiła, żeby nie było tego grzechu? Nic nie zrobiła. On umarł na krzyżu, żeby nie było tego grzechu. I doświadczenie takiej miłości daje szansę, że ona się zmieni. To jest to, co ją nawróci. To jest to, co nawraca syna marnotrawnego. Nie. Przebaczenie, które jest bezwarunkowe, które jest wstępne. Jezus Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli grzesznikami. Nie gorszcie się tym, jak Bóg wybacza. Nie gorszcie się tym. To jest Jego metoda działania. Jego wybaczenie nas nawraca. No, to jest przepiękny tekst. I papież Franciszek zrobił z tego tekstu główne motto refleksji na zakończenie roku miłosierdzia. I w takim liście, który nosi tytuł Misericordia et misera, czyli miłosierdzie i właściwie trzeba by przetłumaczyć i biedaczka. Znaczy ona jest taką, wiecie, taką bidulką totalną. Jak mieszkałem na Wawelu, tam była taka gospodyni proboszcza wawelskiego, która jak chciała powiedzieć o kimś, to jest bardzo taki już godny litości, to mówiła bidny bidok. Nie? To nie wystarczy powiedzieć bidok, tylko bidny bidok. No, to ona jest taka. Ona jest mizera. Ale spotkała się z Jezusem, który jest misericordia. Jest miłosierdzie. I wybaczenie jest ofiarowane darmo. Jak to odkryjesz, to cię to zmieni. Doświadczenie takiej miłości cię zmieni. Cię przekształci. Będziesz chciał odpowiedzieć Bogu na taką miłość, nie? Która go kosztuje życie. Nie gorszcie się wybaczeniem Bożym. To jest jeden tekst. Macie jeszcze ochotę na drugi? Chwilka będzie. Będzie krócej. To wstańcie. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz ów sługa, gdy wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął go dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Tak, to jest 18 rozdział Mateusza. Ten pierwszy tekst to był 8 rozdział Jana. To jest 18 rozdział Mateusza. Teraz Jezus mówi o tym, że my powinniśmy przebaczać i to zawsze, po pierwsze, i z serca, po drugie. Tak? Zawsze i z serca. Dlaczego powinniśmy przebaczać zawsze i z serca? Odpowiedź jest: dlatego, że tobie przebaczono. Tobie przebaczono. To znaczy tak, my jesteśmy, każdy z nas jest tym pierwszym sługą, który klęka przed Panem i mówi: okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Nie wierzył w to, co mówi. Choćby na rzęsach stawał, to by nie oddał. Był winien 10 tysięcy talentów. Talent, tu się trochę różnią bibliści, padają różne miary, ale zwykle się mówi, że talent to było 27 kilo srebra albo złota. Ale niektórzy mówią, że 32 albo 35 kilo. Jeden talent. Jeśli on był winien 10 tysięcy talentów, to znaczy, że był winien 270 ton srebra albo złota. Piotruś, masz tyle? Nie wziąłeś drobnych, tak? Nie ma. Nie, nasz problem polega na tym, że my nie wierzymy, że jesteśmy tyle dłużni Panu Bogu. My nie wierzymy, że jesteśmy tyle dłużni. I jak ktoś nie wierzy, że jest tyle dłużny Bogu, to musi sobie zadać pytanie, na ile wycenia życie Jezusa Chrystusa. Bo przed chwilą żeśmy powiedzieli, że ceną za nasz grzech jest śmierć Jezusa. Na ile wyceniacie życie Jezusa? A jak ktoś nie chce odpowiedzieć, na ile wycenia życie Jezusa, to sobie zadajcie pytanie, na ile wyceniacie swoje. Ile kosztuje wasze życie? I wtedy dopiero rozumiemy, co to jest grzech, bo nam się wydaje, że grzech to jest przekroczenie jakiegoś tam prawa, przepisu,
Bądźmy poważni, nie bagatelizujmy grzechu, nie sprowadzajmy go do przekroczenia jakiejś normy. Nie, grzech dzieje się w naszych relacjach z Bogiem. Grzech to jest zranienie osoby. Jezus umarł za nasze grzechy. Jezus stał się moim grzechem. Pismo mówi, karą za grzech jest śmierć. Ale nie ja umieram. Nie ja umieram, tylko Jezus bierze moją śmierć na siebie. Jestem mu winien 270 ton złota albo srebra. Właśnie cała rzecz polega na tym, że nie mogę zapłacić za mój grzech. Nie. Nie mogę. On może. On może. I zobaczcie, jest taki bardzo piękny tekst papieża Jana Pawła II w Adhortacji Reconciliatio et Penitentia, jak on tłumaczy, czemu służy nasza pokuta. Pokuta za grzechy. Nie? Idziecie do konfesjonału, wyznajecie grzechy i słuchacie, jaka ma być pokuta. I papież mówi, jaki jest sens pokuty sakramentalnej. I mądry ksiądz musi to pamiętać. To znaczy, nie może zadać takiej pokuty człowiekowi, żeby ktoś myślał, że tym, co robi, to płaci za grzechy. Nasza pokuta nie ma charakteru zapłaty za grzech. Ja nie płacę za swoje grzechy. Chrystus zapłacił za mój grzech. Ja nie jestem w stanie zapłacić. Pokuta nie jest od tego, żebym płacił za grzechy, tylko żebym, będąc rozgrzeszony, wykonał pierwszy dobry gest, pierwszy krok w dobrym kierunku. Czyli przyjąłem rozgrzeszenie, przyjąłem wybaczenie i teraz pokuta to jest mój pierwszy dobry czyn, którym pokazuję Bogu, że zmieniłem kierunek w życiu. Że szedłem idiotycznie w złą stronę, ale teraz zatrzymałem się i idę w przeciwną stronę. Idę w stronę Boga i robię właśnie pierwszy krok i to jest pokuta. Więc ta pokuta, mówię, ona nie musi być wcale ciężka. Ona musi być prawdziwa. Ona musi być prawdziwa. Czyli pokazuje Bogu, że rzeczywiście dokonuje się we mnie zmiana. I dlatego w starożytnym kościele na przykład była zasada, pokuta to najlepiej, wiecie, pokuta jest jak lekarstwo trochę. Przeciwne leczy się przez przeciwne. Tak, grzeszyłeś gadulstwem, to weź sobie za pokutę milczenie. A jak grzeszyłeś tym, że urządziłeś komuś ciche dni, to weź sobie za pokutę, że się wreszcie do niego odezwiesz. I wtedy pokuta jest prawdziwa. A my byśmy woleli, że może by nam nie kazał ksiądz zadawać za pokutę, że mam się do kogoś odezwać, tylko niech mi każe zmówić 4 razy chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Tak? Pokuta nie musi być modlitwą za każdym razem. Natomiast powinna być takim gestem, takim czynem, który pokazuje, zmieniłem kierunek. Mocą tego rozgrzeszenia, mocą miłości, której doświadczyłem przed chwilą, zaczynam iść w drugim kierunku. Nie? Więc my nie płacimy za grzechy. Nie mamy tyle. Nie masz tyle. Nawet ksiądz Piotr nie ma. No, tak powiedział, że nie ma. Facetowi darowali dług. Wyszedł sprzed oblicza Pana i spotkał współsługę, który był mu winien 100 denarów, czyli mówiąc na skróty, 3-miesięczną pensję. Bo denar w czasach Jezusa to była dniówka. Jest przypowieść o robotnikach winnicy. Umawiali się z gospodarzem o denara za dzień. 100 denarów to jest 100 dniówek. No to niech będzie 4 miesiące, 3,5. Możecie sobie to wyobrazić? Może nawet ktoś ma przy sobie tyle, tak patrzę w kierunku kanclerza. To jest wyobrażalny dług. Mógłbyś darować.
mógłbyś darować. On nie chce. I teraz co to oznacza? Jeśli kiedy odmawia wybaczenia, to jednocześnie pokazuje, że nie jest w stanie przyjąć tego, co mu Pan dał. Tak? Czyli Pan mu wybaczył niewyobrażalny dług, Pan mu darował, skreślił, ale po nim to spłynęło, słuchajcie, jak woda po gęsi. To w ogóle nie dotarło do jego wnętrza. Tak? On tylko ma poczucie, jestem bezpieczny. Tak? Skreślili mi dług, już mi się nic nie stanie. Ale jego to nie zmieniło. Ta łaska nie dotarła do środka. Nie? A jak ją zablokował? Odmową wybaczenia. Odmową wybaczenia. Nie? To jest, co z tego, że Bóg ci wybaczy wszystko i że zalewa cię strumieniami łaski, nie? Jak ty jesteś szklanką przykrytą celofanem. Nie wleje się ta łaska w ciebie, nie wleje się, boś się zablokował. Jest taki tekst w katechizmie Kościoła katolickiego, którym, tym dużym katechizmie, który podpisał Jan Paweł II dla całego Kościoła, mówi tak, że człowiek powinien bardzo czuwać nad sobą, żeby sobie nie pozwolić na grzech nienawiści, czyli odmowy przebaczenia w stosunku do kogokolwiek. Bo jeśli sobie człowiek na to pozwoli, to przetrąci w sobie miłość czy możliwość kochania kogokolwiek. To jest bardzo mocny tekst. Ja teraz nie pamiętam numeru, ale tu, kto chce, to znajdzie i przeczyta. Ja pamiętam, jak czytaliśmy ten tekst ze studentami, wtedy jeszcze byłem pięknym i młodym duszpasterzem akademickim i czytaliśmy to w grupie studentów i oni wtedy wpadli w przerażenie i niektórzy zaczęli protestować, że to jest niemożliwe. I ja się zacząłem zastanawiać, skąd tak ostry tekst w katechizmie. A on wynika z tego, że miłość i nienawiść to są takie postawy, które człowieka angażują całego. Nie kocha się połową siebie. Jak kochasz, to na przepadłe. Nie, dziewczyny? Jak kochasz, to na przepadłe. Nie ćwiartką siebie. Jak nienawidzisz, to też na przepadłe. I katechizm używa właśnie takiego obrazu, że jedna nienawiść, jedna odmowa przebaczenia w naszym życiu tak zatwardza nasze serce, nie? Że żadna miłość nie jest w stanie się przez tę skorupę przebić. I to jest ta przypowieść, że nawet Pan z tym niebywałym przebaczeniem nie był w stanie przedrzeć się do tego gościa, ponieważ w nim była odmowa przebaczenia w stosunku do współbrata. Znowu nie aż jakiejś niesamowitej, niewyobrażalnej rzeczy. 100 denarów. Mógł poprosić, żeby mu rozpisał na raty. Nie. Ten człowiek prosił go dokładnie tym samym tekstem, którym on przed chwilą mówił do Pana. Miej cierpliwość, oddam Tobie. Miej cierpliwość. O to samo go prosił. Nie. Tymi samymi słowami. Nie, nie. No, to jest 18 rozdział Mateusza, gdy chodzi o temat przebaczenia. Namawiam na poważną lekturę tego tekstu. Basta. Były dwa teksty, miały być dwa. Koniec. Zaśpiewajcie coś o przebaczeniu.